Wracamy do mojego kolegi Winstona. Smuci się, bo został narysowany na czarno-biało, a to nuda. Żyjemy w różnobarwnym świecie. Winston też chce być kolorowy. Mamy kilka funkcji, które przydają się do kolorowania rysunków. Uważnie obejrzyjcie ten odcinek. Zacznijmy od pokolorowania tła za Winstonem. Przeciągnę tu funkcję Background, tło. Zwróćcie uwagę na kółko pokazujące, jaki będzie kolor. Tło stało się jaskrawo czerwone. Winston woli wygrzewać się na słońcu, więc wybierzemy ładny błękit nieba. Pięknie. Wiedzcie, że funkcja tła rysuje duży kolorowy kwadrat na całym obszarze. Jeśli przeciągnę polecenie na koniec programu, to narysuję kwadrat na wszystkich figurach i Winston zniknie. To było głupie. Sprowadźmy go z powrotem. Przesuwam polecenie na górę: Pokolorujmy twarz. A gdybyśmy chcieli, żeby Winston był duchem, użylibyśmy funkcji No Fill bez wypełnienia. Mówi ona programowi, by pozostawił bez wypełnienia wszystkie kształty. To upiorne i niezbyt barwne, usuńmy. Za to pokolorujemy twarz, używając polecenia Fill wypełnienie. Ta funkcja sprawia, że kolorem wypełnia się wszystkie kształty zdefiniowane po tym poleceniu. Zatem umieściliśmy to polecenie przed elipsą, żeby wywarło na nią wpływ. Z tego powodu czerwone stało się wszystko inne. Zmieńmy kolor na jasnożółty. Teraz wszystko jest żółte. Zmieńmy kolor oczu. Przeciągnijmy kolejne polecenie fill. Wybierzmy czerń. Dobrze? Usta powinny być w innym kolorze, więc znowu przeciągamy funkcję i wstawiamy ją tuż przed ustami. Niech zostanie czerwień. Widzicie, co się dzieje? Ustawiamy w polu wyboru kolor żółty i taką barwę przybiera twarz z ustami. Później ustawiamy czerń. Tym kolorem wypełnią się następne dwie figury, elipsy, oczy. I w końcu czerwienią wypełniamy następną elipsę, czyli usta. A gdybyśmy chcieli, żeby brew była w jeszcze innym kolorze? Nie skorzystamy z funkcji fill, bo linii wypełnić nie można, ale użyjemy funkcji stroke, ponieważ linia ma zarys, a kolor zarysu zmienia funkcja stroke. Przyciągamy polecenie i wybieramy róż. Bardzo ładnie. A może by tak zlikwidować kontury ust, twarzy i oczu Winstona? Użyjmy funkcji No Stroke. Trzeba ją umieścić na samym początku. Teraz widzicie piękną twarz Winstona bez konturów. Nadal jest brew, śliczna różowa kreska, po udału mamy stroke, ale wszystko powyżej jest rysowane bez konturów. Widzicie coś niezwykłego w funkcji No Stroke? Poznajecie pierwszą funkcję, która nie przyjmuje parametrów, ponieważ nie ma tu czego zmieniać. O, jeszcze jedno. Może pogrubimy brew. Mamy przydatną funkcję Stroke Weight. Zmienia ona grubość konturów. Możemy więc zrobić brew grubą. O tak! Świetnie wygląda. Tyle musicie wiedzieć, by kolorować rysunki. Wypełnienie tła, brak wypełnienia, stroke, no stroke, stroke weight, wszystkie te funkcje weźmiecie z narzędzi kolorowania. Tylko uważajcie na kolejność poleceń. Zawsze ustalajcie kolor przed figurami, którym chcecie go nadać. Gotowe! Rysunek jest kolorowy, a Winston bardzo się cieszy. O tak!